Tak naprawdę afera węglowa wydaje się dzisiaj być królową wszystkich afer. I jak się popatrzy w przeszłość, co stało się tym momentem zwrotnym, kiedy PiS zdobywał władzę? To była tak zwana afera podsłuchowa z panem Falentą w roli głównej, który handlował na wielką skalę rosyjskim węglem. Jakoś tak dziwnie się stało, że wtedy, kiedy postanowiliśmy ten proceder ukrócić, rozpoczęła się ta wielka afera. Już wtedy mówiłem, raczej pisana, ten scenariusz pisany był raczej cyrylicą, a nie polskim alfabetem. I dzisiaj muszę powiedzieć, że na węglu my wszyscy tracimy, wszyscy boimy się tej zimy. Ale ktoś na tym węglu, czy na tej aferze węglowej zarabia. Można się łapać za głowę i uznać, że nic bardziej idiotycznego nie może być niż zbudować elektrownię po to, żeby ją natychmiast zburzyć. Mówię o tej słynnej elektrowni w Ostrołęce. Można by znowu pójść śladem jakichś anegdot czy dowcipów, jak są te dowcipy o, nie wiem, o trzech żelaznych kulkach. Znaczy, no oni jedną elektrownię na węgiel zbudowali, żeby zburzyć, drugą nowoczesną zepsuli i to jaworzno wcale nie, ciągle nie jest w stanie działać. Ja tylko przypominam im teraz tutaj z Inowrocławia, że kiedy byłem premierem, to otwierałem nowoczesny blok w Opolu na węgiel i nikomu nie przyszło do głowy, żeby budować, żeby zburzyć albo żeby zepsuć coś, co jest najnowocześniejszym blokiem energetycznym. I cały kłopot polega na tym, że gdzie nie spojrzycie, to wszędzie tam na końcu gdzieś ktoś na tym zarabia. My wszyscy tracimy. Ta Ostrołęka, kochani, to według NIK-u, to nie są moje obliczenia, to jest grubo ponad miliard straty. Ponad miliard złotych straciliśmy. My, podatnicy. I wiecie, że do dzisiaj działa spółka i ciągle zmieniają się prezesi. Wszyscy są działaczami PiS-u. Spółka, która zarządza tymi zburzonymi wieżami. I ta spółka zatrudnia wielu ludzi, a te pensje są naprawdę wysokie. I trzeba ściągać działacza PiS-u z Gdańska, żeby zarządzał tą spółką, czyli żeby mógł zarobić. Gdzie nie rzucicie okiem? Oni albo coś zepsują, albo coś zniszczą, ale na końcu widać bardzo wyraźnie, że bardzo dobrze na tym zarobią. A na końcu wyjdą przed kamery i powiedzą, jeśli mamy jakieś kłopoty, to są takie kłopoty, że Polacy mają za dużo pieniędzy. To jest ich komunikat do ludzi, którzy każdego miesiąca pod koniec boją się, czy im starczy następnego miesiąca na życie.